Krytyk filmowy to jest człowiek, który ma zaplecze merytoryczne, ma wiedzę, potrafi zinterpretować kino. Więc, tacy wyraziści reżyserzy, którzy um, mają swoją wizję, bym powiedział, że taką. Powiedz, wracając tak te co to gdzieś to wraca mają tą swoją tożsamość, o której dzisiaj trochę tak naprawdę mówimy. Powiem, powiem trochę, jak ja bym sobie... Co ja lubię w kontekście kina i może to też być jakaś forma w, w, jakby wyboru tak naprawdę filmów. Akurat swoją drogą Midsommar był znowu inspiracją do identyfikacji festiwalu Nowych Horyzonty w 2022 roku, bo wtedy mieliśmy kino przesilenia. Ja mam na przykład trochę tak, że lubię reżyserów, którzy. Żyję takiego trochę brzydkiego słowa, nie obcyndalają się z publicznością. To znaczy, że oni robią kino dla siebie, robią jakby trochę bezkompromisowe kino. Jak przychodzisz na film, to dostosowujesz się do, do moich reguł. Tutaj ta książka właściwie opowiada o przejeździe takiej jakby rodziny, ich jakby historii w różnych miasteczkach po drodze, które, które się pojawiały. I bohaterowie tego dokumentu rowerowego. Postanowili przejechać tą samą trasę, którą przejechali bohaterowie e, Grąd Gniewu. Ten film nosi tytuł Bikes of Rap. I to było też dla mnie w ogóle, to jest mój, to jest mój ukochany film. Bo można powiedzieć, że jesteś w stanie wykorzystać e, rower, który staje się pretekstem do powiedzenia historii współczesnych Stanów Zjednoczonych. Historia dwóch braci. Jeden brat jest e, niewidomy jest młodszy i drugi jest jakby starszy i oni przejeżdżają przez całą Hiszpanię do Algierii do, swoich, do, swoich, do swojej rodziny na tandemie. To są historie opowiadające o emancypacji kobiet w Afganistanie, które tworzą narodową drużynę żeńską, drużynę kolarską, która, którą reprezentuje Afganistan na zewnątrz, zdobywając trofea, a w kraju są znienawidzone, bo kobieta nie powinna jeździć na rowerze i obrzucane kamieniami. To jest festiwal, który opowiada o tym, że dwa zwaśnione plemiona Tutsi i Hutu tworzą razem drużynę narodową Ruandy po to, żeby w 2012 roku po raz pierwszy w życiu, można powiedzieć, wystawić narodową drużynę kolarską na Olimpiadzie. Powiedziałbym, że rower jest pretekstem do opowiedzenia historii, jest kontekstem do opowiedzenia historii i Witajcie, to jest podcast, co jest z nami, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o różnym spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość, o różnych perspektywach. Ja nazywam się Bartosz Wróbel, a dzisiaj moim gościem jest Michał Wexler. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. W tej rozmowie usłyszycie przede wszystkim o tym, na jakie filmy warto zwrócić uwagę, jak Dobierać albo właściwie weryfikować produkcje, które się pojawiają, które chcemy obejrzeć, jak je sprawdzać przed obejrzeniem i czym się sugerować oraz o tym, jak wygląda branża kinowa w dobie rewolucji sztucznej inteligencji i przede wszystkim, na jakie filmy warto zwrócić uwagę, które w zmieniły sporo w życiu e, mojego gościa. Jaki film Michał ogląda w kółko albo wraca do niego regularnie? Przede wszystkim Michał ma mało, wbrew pozorom, mało czasu na to, żeby oglądać okay, filmy. To jak... jak ma czas, to, to jaki ogląda w kółko albo do jakiego wraca A, regularnie? I... Ja lubię inspirować, znaczy moimi takimi filmami, które bardzo lubię, to jest film, to, właściwie to reżyserem to jest Wong Kar-wai i przede wszystkim Spragnienie Miłości to jest taki film, albo y, 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 to jest, albo Chunking Express y, to są filmy, które gdzieś, do których też y, gdzieś wracam albo mam y, bardzo mnie inspirowały, rozwijały y, przez y, przez, y, przez, y, przez lata, filmy Harmonego Corina też Gdzieś jakoś ukształtowały moją, y, moją osobowość. Natomiast y, mam mało czasu na oglądanie filmów. Dużo wbrew pozorom oglądam filmów rowerowych, ale to dlatego, że oprócz jakby tej pracy mojej y, zawodowej, nowohoryzontowej, mam jeszcze swoje drugie dziecko, y, które robię już. No już wychodzi na to, że 11 lat też po prostu, więc kawał też znowu jakby gdzieś czasu, czyli. Bike Days, Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych, jak się, jak się nazywamy. A tam jestem programerem od samego początku, więc. Czyli ogrodę... osobą odpowiedzialną za program. Tak. Y... Znowu można powiedzieć, że. Trochę jak w Nowych Horyzontach kreuje pewien, pewien obraz y, graficzno-wizualny w kontekście y, tego, jak chcemy pokazać to wydarzenie y, y, w, y, w kontekście tej jakby promocji. Y, to przy Bike Daysach kreuje spojrzenie na świat, kreuje jakby, trzeba się tworze pewną siatkę spojrzenia na świat. Widzą, którzy y, mają ochotę y, wziąć udział w tym jakby festiwalu poprzez określony dobór filmów, ich selekcję, y, czyli tak można powiedzieć, że taki trochę y, świadki na rowerowego y, widziany y, moimi oczami, o, jakbym tak, okay. tak bym to powiedział trochę okay. gdzieś, w jakiś sposób. Bo ja, ja sparafrazuję dobrze, że do Bike Days y, wspomniałeś, bo ja sparafrazuję trochę y, że rower to pretekst do opowiedzenia... Że rower może być pretekstem do opowiedzenia historii. A ja bym powiedział, że Robert... Że, ro, że nie Robert, tylko... <laughs> jakiś Robert na pewno. <laughs> na... tak, jakiś Robert <laughs> na pewno jest pretekstem do opowiedzenia historii, nawet mój Robert. Ale yy, powiedziałbym, że yy, rower jest pretekstem do opowiedzenia historii, jest kontekstem do opowiedzenia historii. I przede wszystkim yy, to, co jest siłą Bike Daysów, to jest to, to jest to... Że ten festiwal opowiada o ważnych elementach i aspektach naszego życia, porusza problemy i trudności, które, się, e, które nas otaczają i w których jakby funkcjonujemy w kontekście przy roweru. To nie jest festiwal opowiadający o tym, że przejeżdża się z punktu A do punktu B i przeżyliśmy piękną historię. Też to jest festiwal, który opowiada o tym, że dwa zwaśnione plemiona Tutsi i Hutu tworzą razem drużynę narodową Ruandy po to, żeby w 2012 roku po raz pierwszy w życiu, można powiedzieć, wystawić narodową drużynę kolarską na olimpiadzie. To, jest film to, jest, to, są, to są historie opowiadające o emancypacji kobiet w Afganistanie, które tworzą narodową, e, narodową e, drużynę żeńską, drużynę kolarską, mhm. która, którą reprezentuje Afganistan e, na zewnątrz, zdobywając e, trofea i e, jakieś, nie wiem, no jakieś inne nagrody, tak bym, mhm. przepraszam, tak bym powiedział, a w kraju są znienawidzone, bo kobieta nie powinna jeździć na rowerze i obrzucane kamieniami, na przykład, nie? Kobieta w lajksze i tak dalej, więc to są tego rodzaju, to jest tego rodzaju kino, albo na przykład um, kino um, moje też, ja bardzo, ja lubię bardzo opowiadać o tych filmach, o których mówię, bo to są moje koniki, dlatego, że um, to są filmy, które mnie po prostu bardzo mocno wzruszają, właściwie to większość filmów na tym festiwalu mnie wzrusza, na Bike Daysach, bo to jest też taki jakiś taki element doboru, jeżeli mówię sobie, wow, co ja teraz widzę na ekranie, to mam takie poczucie intuicji znowu, mm -hmm. że to jak pokażemy na dużym ekranie szerszej publiczności, to po prostu y, ta szersza publiczność będzie y, zadowolona i też zainspirowana. Mówię tutaj o takim filmie True Smile, który był też jednym y, z y, tytułów, który pokazywaliśmy na którejś, jeszcze nie pamiętam, której edycji festiwalu. Historia dwóch braci, jeden brat jest y, niewidomy, jest młodszy i drugi jest jakby starszy i oni przejeżdżają przez całą Hiszpanię do Algierii do, swoich, do, swoich, do swojej rodziny na tandemie. Jest to film drogi, czy właściwie można powiedzieć, że taka, tak, taki dokument drogi, który pokazuje świat w sposób, wbrew pozorom, bardzo sensualny poprzez jakby oczami w cudzysłowie tego niewidomego chłopca, który poznaje rzeczywistość poprzez wiatr, poprzez dźwięki, poprzez to jak jego starszy brat na tym tandemie prowadzi ich dwóch po prostu przez cały kraj po to, żeby dojechać z punktu A do punktu B. To jest bardzo... Bardzo inspirująca historia. I to jest też takie moje marzenie. Dużo mam marzeń w kontekście Bike Daysów I za każdym mhm. razem staram się staram się naszą super ekipą, gdzie się trochę urzeczywistniać, żeby mieć na tyle środków, żeby zrealizować pokazy z audiodeskrypcją, bo to jest film, który się do tego nadaje i to jest znowu pretekst. Pretekst. Pretekst mm -hmm. do tego, żeby rower był jakby e, wspólnym mianownikiem, czy też można powiedzieć, narzędze, na, narzędziem łączącym światy. Po prostu. I myślę, że rower łączy światy na bardzo wielu poziomach. E, może być siłą polityczną, e, poprzez, może być elementem łączącym, e, może być e, narzędziem wyzwalającym e, 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 i tego rodzaju historie inspirujące, a może być też narzędziem destrukcyjnym. E, e, wszystkie te, powiedzmy, kolory e, kontekstów rowerowych, e, jakby staramy się pokazać na, na, na tym festiwalu e, Bike Daysach właśnie. I, e, no i to jest e, to jest też super ekstra wielka miłość moja, po okay. prostu taka to jest takie trochę bo to jest, bardzo często jest pytanie, kto, jakby pytanie, które, które dostajemy na twarz, to jest, to jest jak można robić festiwal filmów rowerowych, to co wy tam pokazujecie? A jeszcze mówisz komuś, że robisz to od 11 lat i e, że masz 9 edycji we Wrocławiu zrobionych i dwie edycje zorganizowane w Warszawie. Edy, festiwal, który cieszy się jakąś tam popularnością e, i powracających powracających do nas, jakby, widzów, już takich bardzo zaprzyjaźnionych, ja mówię: No, tak, no to jest po prostu, to są takie po prostu światy, które możesz, jakby, zaprezentować, że sobie nawet nie zdajesz sprawy, że te wszystkie, że właśnie film ma to do siebie, że jest też pewnego rodzaju kreacją. Czy to kreacją w tym kontekście zarejestrowania, też bym powiedział. W odpowiednim kontekście? Czy to jest dokument opowiadający jakąś historię, czyli wyłuszczającą z tej całej naszej znowu, powracając, mhm. rzeczywistości, której nie widzimy, jakiś aspekt, tak jak w tym ambiencie, tak w tym, w tym kinie rowerowym po prostu ktoś wyciąga historię, albo tak jak ty wyciągasz historię z, z ludzi, z ludzi, którymi się spotykasz i nagle pokazujesz to jako ten element główny, taki podmiot, skupiający jakby uwagę czy też zagadnienia, czy też właśnie ludzi, e, czy też po prostu nawet y, jakieś takie... Y Śmieszne historie, no, które, czy, czy chociażby pokonywanie świata z miejsca A do punktu, punktu A do punktu B, którym jest to powiedziane na przykład w jakimś, jakimś kontekście. Mam taki jeszcze jeden ulubiony film Bike Daysów. Mhm. To jest film, który był dla mnie chyba jakimś takim totalnym odkryciem, bo jeszcze nigdy nie miałem takiej okazji, żeby zobaczyć filmu, który jest inspirowany literaturą rowerowego i to jest znowu kontekst fajny, który się gdzieś pojawia. Hmm. To znaczy, jest taki ziomeczek, przepraszam, że tak mówię, e, ale właściwie to może być poważny e, pisarz amerykański. E, Czyli ziomek bardziej. No ziomek taki. E, to jest e, Steinbeck, który napisał e, e, nie Grona Gniewu, bo to był film, Grona Gniewu chyba, tak. Tak. Książkę o tym, jak podczas kryzysu w Stanach Zjednoczonych Głodowego część mieszkańców z, z, z Oklahomy przejeżdżała do Kalifornii, żeby znaleźć jakby miejsce gdzieś do zamieszkania, tak mm -hmm. mówiąc bardzo w skrócie, no, ale pokonywali przestrzeń, po prostu pokonywali różne miejsca i ta książka właściwie opowiada o przejeździe takiej jakby rodziny i ich jakby historii w różnych miasteczkach po drodze, które, spod, które się pojawiały. No i też Steinbeck to była taka książka, która trochę opowiadała o rzeczywistości Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie. Też była pewną, pewnego rodzaju jakby krytyką poszczególnych jakby i stanów i ludzi, którzy i podejścia mieszkańców w tych miasteczkach, które ta, które odwiedzali po prostu, jecha, przez które jechały te karawany po prostu, mhm. szukać, szuka, 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 szukających e, lepszego życia po mhm. prostu. E, I e, bohaterowie tego dokumentu rowerowego postanowili przejechać tą samą trasę, którą przejechali bohaterowie e, Gron Gniewu. Ten film nosi tytuł Bikes of Rap, e, czyli rowery gniewu. E, no tak, no właściwie tak można powiedzieć. Wynogrony rower, nie no tak można to powiedzieć. Mhm. I oni. Um, um, przejeżdżali przez te wszystkie miasteczka, które pojawiały rowerami, które pojawiały się po prostu, które były jakby pierwowzorem w tej, w tej książce. Spotykali, spotykali na, na drodze różnych ludzi i prosili ich o to żeby odczytywali e, fragmenty e, książki, książki które dotyczy tego miejsca, w którym się w danym momencie znajdowali, e, i prosili o pewien, jakby pewnym, pewną konfrontację e, tych mieszkańców, e, Z że, że tak, no, tego co jest w książce, a tego jak wygląda, jakby rzeczywistość w tym czasie, kiedy oni przejeżdżają, to było mhm. chyba dwa lata temu, czy e, e, i to było też dla mnie w ogóle, to jest mój, to jest mój ukochany film. Bo można powiedzieć, że jesteś w stanie wykorzystać rower, który staje się pretekstem do powiedzenia historii współczesnych Stanów Zjednoczonych w kontekście literackiego, porównania z literackim jakimś pierwowzorem znanego, jakby pisarza. Mhm. Okej. Okay. Wow. Wyprzedziłeś, bo ja właśnie bardzo mnie ciekawiła druga część pytania, to znaczy, czego ty się nauczyłeś o świecie z Bike Days? Ale tu pięknie wyłożyłeś to wszystko. Nie, bo wiesz, ja, i to nie jest absolutnie żadna, żadna konfrontacja. Ja to samo zobaczyłem na festiwalu górskim, o którym ci mm -hmm. wspomniałem, na tak. którym byłem, że to są właśnie wybrane pojedyncze historie, które w całości. Po pierwsze to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli spajają jakąś grupę ludzi, bo jesteśmy tutaj po coś, mhm. bo to mówi coś o nas. Tak. A z drugiej strony, że to najczęściej, że tam zawsze w tle jest jakaś historia, że tam coś się dzieje i przy okazji tego, co się dzieje, to się tutaj spotykamy, żeby porozmawiać, mhm. obejrzeć. Tak. Okay. To też jest trochę tak, że ym, zawsze jest to drugie dno które się gdzieś pojawia. To znaczy, że mm, możemy sobie powiedzieć, dla jednych rower po prostu środkiem transportu, y, nowa, a dla drugich jest też środkiem transportu i inspiracją po prostu. I wszystko tak, na, tak, tak naprawdę zależy od tego, jak bardzo chcemy zagłębić się w danym temacie, albo jak bardzo odpowiem y, na zaproszenie, które Ktoś wystosuje, czyli w tym wypadku my, jako organizatorzy Bike Daysów, mhm. żebyś e, naszą wspólną, żebyś przebył tą podróż e, poprzez historie rowerowe e, razem z nami. Okej. Okay. Sekundeczkę, tylko światło coś zwariowało. E, czy jest dzisiaj, widzisz jakąś opcję, jeżeli chodzi stricte o kino. Być może nie tylko rowerowe, mhm. żeby wybrać sobie dobry film. Do... Umówmy się, tych tytułów jest bardzo dużo. Tak. Więc czy jest jakakolwiek szansa dzisiaj jakoś zweryfikować film, sprawdzić. E... Nie w kontekście nie będę tracił na niego czasu, tylko żeby podam pozwól, że podam praktyczny przykład. E... Midsommar Somar. Mhm. E... Horror Biały Dzień tak. i Hereditary tego samego twórcy. Ja całkowicie przypadkiem trafiłem na tego człowieka. Mm -hmm. e, obejrzałem Midsommar genialne. Obejrzałem Hereditary genialne. On, z tego co do, dobrze, y, z, znaczy z tego co sprawdziłem, to to są w ogóle chyba jeszcze jeden tytuł jest teraz, mm -hmm. który on ma, tak. ale miałem takie o tym Nikt nie mówił, to się pojawiło na chwilę w kinach i było tam trochę gran, ale to nie zrobiło jakiegoś kasowego. Mhm. Bardzo dużo ludzi się zachwyca tymi filmami, że one są genialnie zrobione. Czy ty widzisz dzisiaj jakąś opcję na wynajdywanie takich perełek? Mm, szukanie, po czym można sprawdzić. Ja wiem, że to jest bardzo, nie, nie szukam dziesięciu złotych rad, tylko mhm. na co warto zwrócić dzisiaj uwagę, żeby w tym gąszczu trochę, nie wiem, dla tych, którzy lubią bardziej ambitne, to, żeby sobie poszukali bardziej ambitnych rzeczy, mhm. żeby troszkę można było to zwy, wyfiltrować wow, to jest trudne pytanie, bo mi się wydaje, że nie ma jakiegoś. Złotego środka e, wynajdywania. To Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie mamy podejście e, i jak chcemy i co chcemy zobaczyć. E, co ja bym powiedział, ja lubię. E, kiedy idąc jakby na. jakby. Powiem, powiem trochę, jak ja bym sobie... Co ja lubię w kontekście kina i może to też być jakaś forma w, w jakby wyboru tak mm. naprawdę filmów. Akurat swoją drogą Midsommar był znowu inspiracją do identyfikacji Festiwalu Nowe Horyzontów w 2022 roku, bo wtedy mieliśmy kino przesilenia i wtedy mieliśmy, rozpowiadaliśmy o, e, e, o właśnie takim, e, jakby o tym, właśnie o tym czasie, e, jakby przejścia z jednej pory na jakby pory na drugą i energii, mhm. która się w tym jakby w tym czasie i tej magii, która się gdzieś też e, gdzieś kumuluje. Ja, nie lubię, ja mam na przykład trochę tak, że lubię reżyserów, którzy, yy, żyję takiego trochę brzydkiego słowa, nie obcyndalają się z publicznością. To znaczy, że oni robią kino dla siebie, robią jakby trochę bezkompromisowe kino. Mhm. To znaczy, mówią tak, jak przychodzisz na film, to dostosowujesz się do, do moich reguł. A nie, że to jest tak, że jakby robisz pod publikę, że ktoś robi film pod publiczność po prostu w jakiś sposób, to też mhm. jest spoko. Natomiast chodzi mi o to, że ja na przykład mam takiego reżysera jak na przykład Aronowskiego, który ma swoje wzloty i upadki, ale ma bardzo wyrazistą gdzieś swoją jakby powiedzmy wizję powiedz, kina. Mhm. I to też jest, jeden z reżyserów, takich reżyserów jest więcej, którzy mówią po prostu, ja mam e, e, sw, jakby swoje spojrzenie na świat, swoją narrację, e, środki, do, jakimi wykorzystuję styl w końcu, który jest dla mnie jakby charakterystyczny. I jak przychodzisz do mnie na, do kina, zobaczyć, jak przychodzisz na, do kina, zobaczyć ten film, to ty się do mnie dostosowujesz. A nie ja do ciebie. I myślę sobie, że widzowie właśnie poprzez tą wyrazistość stylo, stylistyczną, nie wiem czy stylistyczną, jakby no, mm -hmm. wyrazistość. E, tworzenia e, narracji w, e, przez danego reżysera, czy całej tej historii, całego tego świata filmowego, właśnie do, do, do niego wracają po prostu. Okay. Więc przez taką jakąś wyrazistość. Lynch też był tak. Tak. No jakby z tymi produkcjami można Ten było... Latimos teraz jest taki, który też jest bardzo, e, bardzo charakterystycznym e, reżyserem, który ma mega taką swoją. Wyrazistą um, stylowę, bym powiedział, e, na którą się, po którą można lubić lub też nie, e, ale do, na której się, do której się e, powraca. Więc tacy wyraziści reżyserzy, którzy um, mają swoją wizję, bym powiedział, że taką, powiedzmy, wracając do tego, służb, to wraca, mają tą swoją tożsamość, o której dzisiaj trochę hmm. tak naprawdę mówimy. Okay. Że są jacyś po tak, prostu. Tak, powracają jakieś elementy, które się powtarzają w pewien sposób. Może nie mają swoich jaskółek, mhm. ale pewne sposoby popowiadania są, czy abstrakcji, czy czegoś tam są do nich charakterystyczne i pojawiają się w tych kolejnych ich gdzieś, gdzieś filmach. Więc to gdzieś jest takim elementem, okay. do którego, na który ja bym zwracał uwagę po prostu. Nie, okay. nie bo ja sobie właśnie teraz uświadomiłem, że dużo filmów i dużo seriali na przykład na jednej z popularnych platform streamingowych, ja odrzucam, bo one są właśnie. One są takie same. To mm -hmm. jest. Y, lubię na przykład horrory. Mm -hmm. y, no i większość horrorów oglądam czy thrillerów, jakichś takich y, zakrawających thriller slash horror większość, no oglądam, oglądam, no ale jak włączyłem gabinet osobliwości Gilero Der Toro, nie wiem hmm. czy dobrze, ja nie potrafię tego wymawiać, hmm. i to znowu jak z Lynchem, z tym można dyskutować, że to jest dziwne, że to jest jakieś pokręcone, ale to jest jakieś właśnie, tak. że oglądasz i e, pamiętam, że tylko nie jestem pewien, który to był rok, e, ale to może ty będziesz, będziesz bliżej, jak z tych wszystkich na przykład horrorowych slasherów przerzucili się ludzie na, na jumpscare'y, że to mm -hmm. wszystko było takie przewidywalne. W sensie, albo była to na krwi, tak. a później była to na szybkich cięć, yy, wyskakujących potworów i tak dalej. I chyba Midsommar pierwszy był taki, który mnie kupił, że na nie coś wiem, czy... więcej jakąś tak, historię tak po że prostu, że w nie? ogóle najlepsze było to ja, ja nie wiem nie wiem dlaczego zwróciłem na to uwagę że te wszystkie sceny może poza dwoma one działy się poza kadrem mhm. to, tam nic nie było pokazane a ja w głowie no. oj tam się dzieje oj co i najlepsze jest to że w głowie miałem z pięciu różnych scenariuszy co tam się mhm. może dziać ale jakby reżyser ci podkłada trochę Zobacz, taki jest kontekst, to teraz sobie pomyśl, co tam się tak, musiało dziać. Tak. I to, to było bardzo mnie kupiło. I, i teraz tak w ogóle mnie o, o, oświeciłeś, że właśnie przez to może taką nijakość jest problem. Na przykład u mnie personalnie z wyborem, że tych większość rzeczy przelatuje po prostu. Dobra już tam kolejny odcinek, no dobra, kolejna część, no było, jest, zapomniałem i, i na tym się okej. Okay super, ale, ale genialną rzecz z tej rozmowy wyciągnąłem. Widziałeś, co robi Sora od AI? Te produkcje sztucznej inteligencji wstępnych przynajmniej tych filmów. Nie, nie widziałem. Okej. Okay. Nie, zastan zastanawiam się, czy ty się w jakiś sposób obawiasz o branżę kinową. Ach. No, znaczy w sensie w kontekście, wiesz, to jest pytanie takie, czy m, nawet jeżeli nie w, jakby w, w przestrzeni em, tej em, jakby takiej kreatywnej filmowej, to możesz sobie jakby mógłbym odwrócić pytanie, czy obawiałbym się o, o, swo, o swoim, swoją pracę m, w kontekście zagrożenia m, sztucznej inteligencji? Nie obawiam się, bo być może już nie będę żył wtedy, kiedy to się gdzieś tam bardziej mhm. mocno gdzieś rozwinie. Um, ale w, no wiesz, kontekst na przykład tworzenia graficznego, który nagle znowu jakby okazuje się, że sztuczna inteligencja e, w jakiś sposób e, komputer może sobie jakby poradzić z pewnym, pewnym powstawaniem. Natomiast tym powstawaniem pewnych elementów. Mhm. Natomiast y, wydaje mi się, że w tym wszystkim, y, jednak, y, przynajmniej w branży kreatywnej, tak mi się wydaje, ta, ten element ludzki, ten pierwiastek ludzkiej intuicji, inteligencji, jakby tego elementu wymyślania, kreowania wierzę, że jest gdzieś w jakiś sposób niezastąpiony po prostu, nie? Okay. A czy... ale, nie, ale nie, wiem, nie wiem jak, jak, jak będzie. No, słyszy słyszę się to cały czas, że, że dużo jakby branż boi się o swoją jakby, o, o, dalsze, o, o swoją przyszłość w kontekście. Automatyzacji różnych procesów mhm. na, na różnych, jakby, poziomach. Nie, i choćby to... ten strajk, yy, przepraszam, że wejdę słowo strajk reżyserów i scenarzystów. Tak. W sensie ja, ja wiem, że dalej jest taki element pod tytułem: zawsze znajdzie się grupa ludzi, którzy będą szukać tego czynnika ludzkiego, tak yy, ale zastanawiałem się bardziej pod kątem takim. Nie wiem, jak to dobrze powiedzieć. Pozwól, że zbiorę myśl. Czy masz obawy na przykład o to, że to się stanie jeszcze większy? Bardzo ładne słowo, tygiel, że to wszystko się stanie: kinematografia, seriale, że to zamieni się w jeszcze bardziej neutralną masę. Brzyd. Tak, yy, chciałem powiedzieć papkę, ale yy, nie, nie ujmując nikomu, tylko że ta walka o, o, o widza będzie tak duża, że będzie trzeba spłaszczać fabułę, trzeba będzie odsunąć swoje większe ambicje na bok, czy, bo finalnie będzie się liczył no, ale... zysk w kasie na przykład. No ale to właśnie, to ja myślę sobie, że to nie pójdzie w tę stronę. To znaczy, dlatego, znaczy w sensie nie obawiam się tego w tym kontekście, bo przed chwileczką wyszliśmy trochę od mówienia o tym, że reżyser, że musi, musi mieć, reżyser, twórca, kreator musi mieć to coś, co tak naprawdę powoduje, że jest charakterystyczny z jakiegoś powodu i że tego oczekują widzowie, też mogą się kierować w tę stronę, że to jest gdzieś tworzy jakąś oryginalność, po prostu mhm. powtarzalność gdzieś wyłuskującą jakby z tłumu różnych innych produkcji, wyja wyjaskrawiając właśnie te konkretne gdzieś obrazy. A jeżeli sztuczna inteligencja, znaczy nie wiem, no wydaje mi się, że jest tworem komputerowym w jakiś sposób, który ok się rozwija, yy, ale gdzieś zawsze będzie się opierał na, na jakichś yy, algorytmach, gdzieś w pewien sposób. Może nie będzie zawsze, no, ale przynajmniej teraz gdzieś będzie się opierał na pewnych konkretnych wyliczeniach, a to są wyliczenia, które powodują, że być może Ludzie dalej jednak nie będą to spłaszczenie, to jest ta miałkość, w której mhm. się wszyscy obawiają, że gdzieś jakaś popularna, że nagle, tak jak rozmawiamy, jakaś platforma streamingowa, nagle nie da, nie, nie, wszystko jest takie samo. No to to jest odpowiedź na to, o czym mówisz. Chcesz oglądać to, to, cokolwiek, jakby filmy, które są takie same, tylko są ubrane w inne ubranka, a tak naprawdę to samo chodzi. Nie, szukasz czegoś dalej szukasz czegoś wyrazistego, czegoś innego, czegoś oryginalnego, więc w, tym, w tej oryginalności jest po prostu siła i nie, tej niepowtórzalności trochę w tym akurat aspekcie, okay. tak mi się wydaje. Oczy wiesz co, ja bym, y, ja bym się absolutnie zgodził, tylko jak później patrzę, że wychodzą tam, nie wiem, listy do M7 i... No to, to... to jest szeroka bardzo, wiesz, no to każdy... Każda widownia. No wiesz, to są bardzo popularne kasowe filmy. E, i, e, i to A czy ja też, wiem, że też takie tytuły są też potrzebne. I też, i hmm? też mają swoją publiczność. E, I żeby nie było to. Pewnie jest fantastyczny film, nie oglądałem, ale zapewne jest fantastyczny, skoro co ma zdanie jednego robaka z internetu w porównaniu z setkami tysięcy sprzedanych biletów. No to e, e, okej, okay. znaczy dobra, ja, ja kupuję absolutnie argument pod tytułem, że na to też jest potrzebna widownia i pewnie z jakiegoś powodu choćby Netflix utrzymuje te seriale, bo jest na to widownia. Pytanie, widocznie. czego szukasz? To jest kluczowe pytanie. Czy szukasz. Inspiracji rozwijania swojego, powiedzmy, horyzontu, patrzenia na jakby, jakby tak bardzo otwarcie na to, na, na to co, co, co przychodzi z obrazu filmowego, mhm. czy po prostu szukasz rozrywki. Ja mam tak, że czasami jest taka sytuacja, że sobie odpalam serial. Yy, I go tak po prostu łoję yy, pomimo tego, Czas że wiem co się oglądałeś. Co by to właśnie dobre pytanie, bo sobie nie mogę teraz. Przy, nie, nie, naprawdę nie mogę sobie okay. przypomnieć. Ale coś takiego. Mm, ale no na przykład, teraz zacząłem oglądać na HBO ten y, serial Skate Winslet. No i tak y, o, y, o tej takiej dyktatu, dyktaturze. I tak sobie po hmm. prostu zacząłem to oglądać. To akurat jest moim zdaniem fajnie zrobiony serial, chociaż ten, ale po prostu też lubię sobie po prostu czasami włączyć taki, taki serial i sobie go po prostu obejrzeć, jakby gdzieś tam obejrzeć wieczorem hmm. jak już trochę już znajdę, jakby znajdę czas na to, ale na przykład do kina już chodzę, żeby zobaczyć kino, które jest dla mnie ważne i inspirujące po prostu kino, po którym jakby wychodzę i, i czuję, że na przykład to były, nie wiem, to była niezła dwugodzinna po prostu mocne przeżycie z jakiegoś takiego, innego powodu. Albo wychodzę i zaczynam budować sobie jakąś narrację wobec tego, co, co widziałem chwilę wcześniej, więc to jest, wiesz, to jest. Okay. Wyszedłeś z jakiegoś filmu kiedyś? No, i to nie z jednego tak naprawdę. A dlaczego w są siebie, były słabe. I dlatego? Bo nie odpowiadałem trochę. To jest, to jest ciekawe, swego czasu wychodziłem z filmów nowych horyzontów, bo po prostu nie mogłem o. ich oglądać. No tak, no bo to bo dlatego, że to nie, nie wszystkie filmy są dla mnie. Ja też po prostu nie, ja, można powiedzieć, że. Um, biorąc Mam swój, jakiś, swój gust i jakby swoje, swoje kino, które lubię jakby oglądać i też filmy, które bardzo lubię oglądać na Nowych Horyzontach i też na American Film Festival, bo to jest drugi festiwal, który też, też pracuje przy jego promocji. Mhm. Um, to swego czasu były filmy, które po prostu na które wszedłem, bo bardzo chciałem zobaczyć, pomyślałem sobie, no, po prostu nie dam rady, jakby go oglądać, a jeszcze trochę jest czasami tak, że w czasie nowych horyzontów, jak idziemy na filmy, to. Um, prze, y, powiedziałbym, że przeżycie tego filmu świadomie do końca, to jest już y, trochę wyzwanie, bo my mamy taką czasami możliwość po prostu jak już festiwal trwa że sobie po prostu idziemy zobaczyć jakiś film jakiś wieczorny albo coś w momencie kiedy wydaje się że jest cicho wokół i nie jesteś tak naprawdę potrzebny no i Zdarza się, że się po prostu budzisz pod koniec filmu, a się okazuje, że po 15 czy 20 minutach w końcu siedząc w, w sali kinowej w ciemnym fotelu. Tak się po prostu układasz, żeby zasypiasz, bo jakby trochę jesteś zmęczony. Nie zawsze tak jest. Mi się tak zdarzyło kilka razy, więc może nie wyszedłem, ale byłem nieświadomy do końca. Okay. A ja kiedy kilka lat temu miałem taką też tak, tak że po prostu um, wyszedłem, bo po prostu wyobrażałem sobie, że to będzie trochę inny film, a trochę coś innego, jakby znalazłem i też. Chociaż jest to wyzwanie, bo mm -hmm. zawsze jest ten kontekst tego, wychodzenia po prostu i, yy, i trochę oceny sytuacji, oceny ludzi, mm -hmm. patrz wychodzi, albo coś tam, czy ja jestem tak odważny, żeby po prostu zamanifestować, że mi się nie podoba, poprzez Chcesz zwykłe toprać, po prostu, no. tak, po prostu poprzez wyjście, nie? Z, yy, z kina, no też różnie to, różnie to z tym bywa. Okej, okay, okej. Okay. Dwa jeszcze pytania o film, bo nie mogłem się, ja bym nie był sam, gdyby mnie zapytał, co ty sądzisz o roli krytyka filmowego? Takiego, no. i tu mam na myśli krytyka filmowego, nie ZDisiek 12 na mm. film łebie tylko serio ludzi, którzy przychodzą i objeżdżają jakieś produkcje, które na przykład i tak mimo wszystko się sprzedają albo są kasowymi wręcz filmami. No, jeżeli ktoś daje im głos, do tego, żeby się wypowiedzieli, bo krytyk filmowy to jest człowiek, który ma zaplecze. Merytoryczny, ma wiedzę, potrafi zinterpretować kino, połączyć je z innymi obrazami, trendami, e, e, jakimiś falami w, kinie, e, w historii kina, które gdzieś e, jakby funkcjonują. E, to są ludzie, którzy powiedziałbym, syntetyzują e, pewne e, obszary e, tematyczno-technologiczne, e, kinowe, mhm. e, więc oni są moim zdaniem tak naprawdę potrzebni. Dlatego, że potrzebni są nam ludzie, którzy patrzą, tak, patrzą na kinematografię i na kino. Technicznie. Z, znaczy z perspektywy, bym powiedział. Aha, okay. Z perspektywy mm. wiedzy merytorycznej przede wszystkim. Z, z zapleczem, z takim rzetelnym z bardzo zapleczem. Bardzo mocnym zapleczem, tak. Z takim, okay. bo powiedziałbym, technicznym to tak bardziej nie, żeby sprowadzać go do tego, że kamera była taka, taka albo coś tam, coś mm. tam. Natomiast y, ja czytam recenzję i inspiruję się nimi i, i czasami mam tak, że idę na film i sobie po prostu pluję w brodę, że czytałem fajną recenzję, a film mi się nie podobał. A czasami idę wychodzę bardzo jakby zadowolony, że miałem szansę. Bo często dowiaduję się o tym danym filmie właśnie poprzez tą pogłębioną recenzję, która się gdzieś, gdzieś pojawia, mhm. poprzez wątki, które się tam pojawiają właśnie poprzez tą um, syntezę um, i łączenie tych wszystkich kropek z różnych innych historii, czy danego reżysera, czy aktorów, um, czy znowu tematyki, która jest um, porusza, poruszana w danym filmie. I to jest jakby też super moim zdaniem. Okej, okay, okej. Okay. A... I to ja, ja wiem, że to być może wyświechtane, ale czy ty masz jakiś taki film, który wywrócił ci albo życie do góry nogami, albo spojrzenie na życie do góry nogami? Hmm. I to oczywiście bez zagłębiania się w szczegóły, ale... Był pod... na pewno taki hmm. film, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć tytułu, ale yy, pamiętam... Yy... Ale to nie, nie ma co po prostu. Nie, bo, bo teraz nie, nie przypomnę sobie tego tytułu, a powinienem pamiętać, skoro wywrócił mi mm -hmm. e, gdzieś, gdzieś życie. Na pewno jest wiele filmów, które mnie bardzo mocno zainspirowały do tego, żeby przemyśleć e, swoją... E, swoje spojrzenie na, na, na jakieś tematy, na jakieś a historie. Jaki, jakiś jeden, który ci przychodzi do głowy? E, no, na przykład nie wiem, miałem taką. Można, o, mo, powiedzmy, to akurat powiem, powiem na przykład o, y, o serialu, bo był taki serial okay. na, na, na Netflixie Pose. Nie wiem, czy miałeś o, czy miałeś okazję. Tytuł coś, ale chyba nie, na, na 90% nie obejrzałem. Y, y, to jest o, y, o film, no, to jest taki serial powiadający historię o... Y, y, transkubietach kobietach i y, 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 y o całym takim wogingu, czyli tej takiej formie jakby artystycznej wypowiedzi bo, i y, 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 y bardzo mnie ten świat po prostu zauroczył po prostu. Zobaczyłem coś, co, co mnie tak otworzyło w ogóle jaką tą kolorową, ten, ten ko, multikolorowość bym powiedział taką tej te, te całej przez, tej całej przestrzeni. Nie? <suppose> Nie wiesz, czy jest jeszcze dostępny? Jest dostępny. Okay. Jest dostępny na platformie, która pojawiała się tutaj już kilka razy. Na nazwa... Netflix to może być Twoja reklama. Ale okej, okay, nie, chętnie sprawdzę. Ja oglądałem w podobnym temacie jest, tak. Kr królowa. tak? Mm -hmm. y Mm -hmm. Nie pamiętam niestety, ale też genialne, tak. świetne. Oczywiście tam historia bardzo dużo tak. robiła robotę, ale, ale mimo wszystko w ogóle te zmagania tak. i o... No, była było naprawdę... Ale tam historia była, wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, bardzo subiektywnie świetnie napisana, mm -hmm. że to była... Ale pytałem o takie, bo nie wiem, dla mnie na przykład K-Pax był takim filmem, mm. y, który trochę pokazał... Y, spojrzenie na przykład na ludzi z problemami, mm -hmm. że to był taki, że miałem takie serio wow, że mm -hmm. w ogóle oglądałem ten film, strzelam z 10 razy, czy z 12, mm -hmm. wracałem do niego i nie wiem, tam może za ósmym, albo za dziewiątym zrozumiałem mm -hmm. dopiero. Znaczy, oczywiście, że tam można oglądać i myśleć, że koleś myśli o tym, że jest kosmitą, ale jak się jakby przyjdzie trochę, tak bardzo brutalny i taki surowy obraz. Bardzo mnie, bardzo mi na, namieszał w spojrzeniu na... Dlatego, dlatego pytałem, bo chciałem zostawić z czymś praktycznym na, na sam koniec. E... Ale to ja tutaj niestety nie pomogę. No, Okej, okay, ale jak coś ci przyjdzie, to wrzucimy do opisu, opisu odcinka. Zmierzając powoli mhm. do końca, trzy takie pytania, które się pojawiają zawsze. Najlepiej wydane 100 złotych w życiu. Może być mniej... Nie może być więcej. Jak sobie myślisz, to była świetnie wydana stówka, wydałbym ją jeszcze raz tak samo? Jezu, nie mam pojęcia. Nie mam takiej. Ja zawsze zastanawiam się nad wydaniem stówki w jakiś taki sposób, więc. Jezu, już na tej porze to już takie kreatywne pytanie. Myślę, że to. Nie, no nie przypomnę sobie teraz takiej, okay. takiej, takiej sytuacji, czy miałem coś takiego, kiedy miałem najlepszą, najlepiej wydaną stówkę. Okay. Powiedziałbym, e... wiesz, no. powiedziałbym, z jednej strony prywatnie powiedziałbym, że być może na coś, co sprawiło mi dużą, bardzo przy, jakby gdzieś przyjemność, a z drugiej hmm. strony powiedziałbym, być może w moment, w którym mogłem komuś pomóc po prostu okay. i też się wydarzył i na przykład zrobić mu gdzieś zakupy. To okay. też się tak gdzieś, gdzieś, gdzieś zdarzało. Okay. Także, ale tak, żeby to była jedna tylko no, sytuacja. Nie, to, to bez, bez ciśnienia, absolutnie. E, tutaj wstaw dowolne, organizacja, fundacja, jakiś Uch. ruch społeczny, inicjatywa. Fajnie gdyby była wrocławska, ale niekoniecznie. Fajnie gdyby była z Twojego podwórka, ale też niekoniecznie, mhm. którą uważasz, że więcej osób powinno zobaczyć, że robią świetną robotę. We Wrocławiu, tak? Najlepiej, ale jeżeli masz, obserwujesz mhm. albo wiesz o jakieś spoza Wrocławia, to, to absolutnie nie. To jest takie miejsce dla tych, którzy robią fajne rzeczy. W, w, goście wiedzą o tych rzeczach i tak. fajnie, żeby im dać trochę więcej rozgłosu. Oj, to myślę sobie, że teraz znowu nie przypominam sobie organizacji, ale Art Brut na przykład, nie? Okay. To jest organizacja, czy właściwie taka galeria, można powiedzieć, która daje głos osobom z niepełnosprawnościami, które mogą wyrażać swoje pasje artystyczne z jednej strony. E, więc to jest jakby taka grupa, kto, czyli wszystkie te inicjatywy, które po prostu zrównują nas wszystkich mhm. jakby ze sobą e, i, e, i dają e, m, osobom, które są po prostu wy, wykluczone z życia społecznego, w, ponieważ e, nie z wyboru, e, nie dostosowują się do pewnej, pewnego poczucia normalności, które jest uznawana przez jakby ogół e, i nie mogą e, normalnie w nim tym e, świecie funkcjonować wszelkie takie inicjatywy które dają im po prostu jakby głos i pokazują że oni po prostu działają ekstra jest y, 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 jest super nie jest taka właśnie tu mi przyszło do głowy taka jeszcze jedna taka, Może nie podaję tej konkretnej organizacji, mhm. ale na przykład miałam. Teraz zakończył się 44 przegląd piosenki aktorskiej. I tam w konkursie interpretacji piosen piosenki aktorskiej była dziewczyna, e, która e, była e, głucha mhm. e, i e, migała całą piosenkę. E, dziwny jest ten świat. I to jest jakby dla mnie była um, na scenie, to była, to była gala, to był finał, i tak dalej, i tak dalej, bo ona była w tym finale. To jest y, dopiero jakby m, interpretacja y, artystyczna, interpretacja piosenki, jakby aktorskiej, poprzez język, y, gestu i y, poprzez ruch. Zresztą. Miałem swoim, y, życiowym, y, y, w swoim życiowym, w historiach taki moment, kiedy bardzo fascynował mnie język migowy y, i nawet poświęciłem dwa lata, żeby się go nauczyć w jakiś sposób. Trochę już mi, ten już trochę go nie pamiętam tak mhm. naprawdę, bo go nie używałem. Natomiast sama y, idea i magia po prostu y, gestów i ruchu, który buduje się w słowach, a buduje się potem w zdania, i nie musisz używać głosu do tego, żeby się z kimś po, jakby porozumiewać, Pff, po prostu też rozwala bardzo jakby głowę mhm. i inspiruje, więc tego rodzaju też jakby organizacje bym po prostu wskazywał. Nie podaję tutaj jakby mm, nazwy, ale mhm. podaję przynajmniej jakieś obszary, które po prostu są, byłyby fajne. Natomiast to, co zobaczyłem na przeglądzie piosenki, dziewczynę e, migającą do piosenki, dziwny jest ten świat, no Było dla mnie czymś po prostu. Pozamiatała. Pozamiatanym, tak. Pozamiatało okay. mnie to bardzo bardzo mocno. No. Okay. E, ostatnia rzecz. Ja tylko trafię teraz, bo. Ostatnia rzecz, ale nie mniej ważna, że na końcu. Czy coś się pojawiło podczas tej rozmowy i chciałbyś to szczególnie podkreślić, albo się nie pojawiło, i warto by było dorzucić na sam koniec, jako Wisienkę na torcie? Ja bardzo mi się chyba tak. Ja lubię też trochę syntetyzować, bym powiedział. Więc dużo jakby mówiliśmy o wyrazistości, o pewnej tożsamości, o powtarzalności i też o przekonaniu do pewnych rzeczy i miłości, które nas z tym łączą, i o łączeniu swoich zajawek i zainteresowań, które gdzieś dalej po prostu gdzieś rozwijamy. Czyli. Powiedziałbym, że te, w tych wszystkich obszarach, czy to są obszary zawodowe, czy to są jakby gdzieś obszary prywatne, że wszędzie <coughs> e, na przekór e, sztucznej inteligencji, która się pojawia i która nam gdzieś buduje jakąś taką e, taką jedną jakąś gdzieś płaszczyznę, e, fajnie e, mieć możliwość po prostu uczestniczenia, poznawania. Świata w różny ciekawy jakby sposób, nie bania się go, eksplorowania, tak bym też trochę powiedział, i, i trochę zgłębiania tego całego kolorytu, który mamy, dziękuję, który mamy szansę doświadczać wokół, a często po prostu go nie widzimy, bo przemierzamy z punktu A do punktu B, na czy to będzie na autopilocie, czy to będzie na rowerze, czy to bo na rowerze jesteśmy trochę bardziej uważni, ale mhm. może powiedziałbym tak, na koniec bym powiedział, im częściej zdarza nam się wychodzić z autopilota i zauważać, że życie i świat i to, co mamy wokół jest fajne i, i kolorowe i, i fajnie w tym, w tym być, tym bardziej jesteśmy świadomi i mam nadzieję po prostu gdzieś szczęśliwi. Damn, jakie piękne podsumowanie. Dobrze, nasi słuchacze, widzowie mogą Cię znaleźć na pewno na LinkedInie. Mogą na mnie znaleźć na LinkedInie. Na pewno tak. na Facebooku. Mogą mnie znaleźć na, na Instagramie. Nie. Okej, okay, na stronie pewnie nowych horyzontów. No, mogą mnie znaleźć, tam znajdą adres mailowy, tak. Okej, okay, jest, jest jeszcze jakieś miejsce, by ktoś chciał pokopać o tobie, dowiedzieć na się. Na stronie czy... może Bike Daysów? Bike days. o, właśnie K. na okay, no. tak. Wrzucimy wszystkie linki do opisu. Okay. A wszystkich, którzy dotarli do tego momentu, zachęcam do zostawienia po sobie komentarza. Jeśli Wam się podobało, to do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. A jeżeli Wam się nie podobało, to wiadomo, łapka w dół i komentarz, konstruktywna krytyka zawsze chętnie mile widziana. I jednocześnie zachęcam Was do oceny tego podcastu w serwisie Spotify. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za bardzo mi poświę... by było miło, że zostałem zaproszony. Okej, okay, ja, ja również bardzo dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Mam nadzieję, że przy okazji jednego albo drugiego festiwalu, albo trzeciego będzie jeszcze okazja się spotkać i pogadać. Mam taką nadzieję. Zapraszam. Dzięki śliczne i do następnego. Dzięki bardzo.